jakie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie. Wjechaliśmy już do Wojnowa, wjechałem już do Wojnowa. Jedziemy zobaczyć, co dalej z naszymi szczupaczkami. Mam już informację, że się wylęgły. Zobaczcie, jak tutaj kreują nas. Słyszycie? Wiosna. Wcześniej Boćka nie było, jak kręciliśmy filmy. Dzisiaj już jest. Nie wiem, czy samica wysiaduje gniazda, czy jak to jest u Boćków. Samiec przyniósł gałązek. Ona oddała swoje piórka i się opiekują. Kolejny raz witam was w gospodarstwie rybackim Sława. Zarządzanym przez właśnie Sławę. Pozdrawiam tutaj szefa, pana Mirka. Dzięki któremu administrowane jest tutaj Wojnowo. No i co? Minęło około 17 dni. Słuchajcie, ja teraz się udam do wręgarni. Za tym budynkiem jest jezioro. Minęło około 17 dni, odkąd pobraliśmy, wyłowiliśmy tarlaki, wypuściliśmy samice od razu, pobraliśmy ikrę, pobraliśmy mlecz, samce zostawiliśmy, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, żeby mogły dać mlecz do samic, które w kolejnych dniach były pozyskiwane. Ze względu na to, że samców jest bardzo mało. Mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach. Wsadziliśmy ikrę do słojów. Wajsa, to są specjalne słoje, w których ikra się inkubuje, mając tlen. To są zbiorniki do przetrzymywania ryb. Ikra szczupaka się inkubuje 100 stopni dni, czyli jak ma temperatura wody 12 stopni, no to łatwo sobie obliczyć, że po 10 dniach będzie wylęk. A jeżeli... Dzień dobry! Cześć, ja tutaj Tomasz. Witam. Dzień dobry. No cześć, która to godzina? Późno. Miałeś być wcześniej. Witam was. No hej. Ja nie jestem taki rybak praktyk, tylko teoretyk. No. Więc lubię, nie wiem, miałem sprawy do załatwienia. No i co? Opowiedziałem, że tutaj przyjechałem. No fajnie, fajnie. Opowiedziałem o tym. No ja już generalnie dzisiaj to się poobsadzałem już koryta dzisiejszego klucia. Zostały mi jeszcze 3 koryta, akurat no, załapałeś się jeszcze na zlewanie do podkowowych basenów, więc nie wiem, co chcesz zobaczyć najpierw, co chcecie zobaczyć. No to od początku, masz jeszcze słój, w którym jest wylęk? Kluje nam się, tak. Zobaczcie, tu tak. Mamy specjalne pojemniki, już mamy naturalny sad, w którym małe szczupaczki. To jest rano, rybka rano kluta,
Ta, jest z rana tylko ta. Tak. No kolejne słoje się na bieżąco klują. To są ryby z początku kwietnia. Nie, starła już... Mówisz z początku kwietnia, czyli... kwietnia. Jeszcze zaraz do notatek sprawdzę, bo już nie pamiętam, bo to codziennie coś się kluje. Ja sobie wpisuję na bieżąco, co się dzieje. No nasza rybka, którą robiliśmy wspólnie, starło. No to nasza rybka 12 kwietnia była kluta. 12 kwietnia, czyli po 17 dniach? 26 byłeś, nie? 5, 12, 17 dni. Po 17 dniach. 17 dni. Czyli jeżeli po 17 dniach, to średnia temperatura wody miała... 7 stopni. No. 7 stopni, żeby się zrozumieli też... No na początku też... miała... 5, tak? To średnia, tak, no właśnie, tak, potem była wyższa. Potem już dycha 11, ona już strzela, no nie wiem, no i ikra szczupaka się inkubuje 120 stopni od dni. Tak, mówiłem o tym. No, także średnio, bo im wyższa temperatura, ta skala jest mniejsza, tam wychodzi 110, nawet 100. Gdybyśmy inkubowali tam, nie wiem, w 18 stopniach, tak, to wszystko jest, przyspiesza. Ale średnio się zakłada 120 stopni od dni. Okej. No i co, i zobaczcie. No to jeszcze ostatnie ryby nam się kulają, nie? Już więcej szczupaka nie mam. Podejdziemy do słoja zatem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie, a tu mam w słoju w zasadzie ikrę, która już jest w zarodku. Białe ziarenka to taka ikra, która albo są osłonkami, albo po prostu albo jest niezapłodniona. Skutecznie. Teraz co, chciałbyś jakby no zebrać jak troszeczkę? Bo jak ustawię odpowiednio przepływ, to mi się ona delikatnie lewaruje, pod warunkiem, że jest zaoczkowana, nie? Kiedyś... Też to w ogóle pokażemy. Jest w ogóle metoda odsalania ikry, tak? Można robić pewien roztwór soli i wtedy ta ikra martwa naciągnie, jest cięższa, siada na dół, żywa zostaje u góry, ale jeżeli się coś... no przegnie, którąś ze stron, duże ryzyko. Ja wolę poczekać do zaoczkowania. Dokładnie, i mechanicznie ją, że tak, tak powiem, ściągnąć. I mechanicznie. Tak? Generalnie, jeżeli będziemy to robić tam 3, 4, 5 krotnie dziennie, to w krótkim czasie pozbędziemy się tych wszystkich martwych ziaren. Ja po prostu... Pokażemy wam, jak to zrobić. Zobaczcie, tu jest regulacja dopływu wody. Dla tych, co nie oglądali poprzednich filmów, powiem, że to jest bardzo istotne, bo wtedy do każdego ziarenka dostaje się tlen, ale tak trzeba wyregulować ten dopływ wody, żeby no, nie wylewała się automatycznie ikra razem z wodą tutaj do koryta. Widzicie system, tak? To jest słoj Weissa. No i teraz spójrz tutaj Seba z góry, nie? Przy ustawieniu odpowiednim ona nam się ładnie lewaruje. Widzicie? I nam się jak ładnie. Martwa się odwarstwia. Tak. I teraz delikatnie o i z góry cyk, 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 cyk odsysam tylko martwą. Tak. O i ciach. I te, co były na wierzchu, już ich nie ma. Jeżeli tam odczekam, powiedzmy, tam z godzinę, przyjdę znów do słoja i... Widzicie, jak to się robi? Widzicie? Na tym polega praca codzienna. Tak, jak jeszcze jest ich dużo, nie tych tylko słoi. Na tym. O, i ciach. Także generalnie, jak się po mocnym zaoczkowaniu jedna doba, no może góra dwa dni i mamy ją czyściutką, tak jak widziałeś, przy zapłonieniu była cała pomarańczowa, a kiedy będzie się już kluła, będę miał ją całą ciemną, cała już będzie czysta ikra. Grzesiu, przydusimy ją troszeczkę, w sensie, żebym pokazał zarodki z bliska. Ale króciutko, tak? Na momencik dobra. Dosłownie. No to dobra, ja idę do zaworu. Zamkniemy zawór, żeby ona nie cyrkulowała. Ja ją zwolnię. Zaraz wam powiemy o niebezpieczeństwach, albo o pewnym sposobie, ale tu nie teraz. Dobra, teraz wam pokażemy. Przymykam ją, na dołem wachluje, ale u góry nie masz przedmuchu. Widzicie zarodki? Mam nadzieję, że to widać. Tu już ostrość mnie łapie. Widzicie małe szczupaczki?
O, nawet gdzieś tam życie się zaczyna, widzę. Tak, tak, bo to będą się kluły, jeżeli jutro podejrzewam, że zacznie się klucie takie już duże, całego słoja. Okej, okay, nie będziemy ich męczyć, w sensie podkręcamy teraz dopływ wody, widzicie? Po to, żeby faktycznie odpowiednia cyrkulacja była w słoju. A teraz wam możemy zdradzić też taką tajemnicę ichtiologiczną, polegającą na tym, że można regulować sobie tak naprawdę w większej ilości, jakby to powiedzieć, wylęk, tak? W sensie, tak, że w tym samym momencie to jest kwestia, jakby można osiągnąć... Unifikuje się wylęk. Chodzi tylko o to, że jeżeli go podchowujemy dalej, nie mówimy o zarybieniu wód otwartych, jezior czy rzek, ale kiedy chcemy go pochowywać albo w obiegach zamkniętych do narybków, albo na stawach, to żeby nie mieć różnicy potem przy odłowie wielkości, bo naprawdę przy szczupaku jeden dzień w kluciu to jest potworna ilość, to jest wielkość, przepraszam, to jest około 2 mm, może być różnicy potem osobników i mogą się po prostu potem przecinać, tak? Czyli zjadać. Zjadać to nawzajem. Tak. Dlatego też dobrze jest skrócić klucie do maksimum, jak najszybciej. I przez po prostu przyduszanie wylęgu, to tak brzmi trochę okrutnie, ale zamykamy trochę tlenu, pobudzamy zarodki do większego ruchu, enzym klucia zaczynają mocniej produkować i osłonki pękają, także możemy nieraz w ciągu 2-3 godzin wykluć cały słój. Zobaczcie, przesadziłem troszeczkę ikry do pojemniczka. I może zobaczymy, jak się zaczną ruszać. O, widzicie? Jesteśmy świadkami rozpoczynającego się życia. O, widzicie? Jakbym przytrzymał tą ikrę bez tlenu, to w ciągu godziny wszystkie się wyklują. Po prostu zaczną się ruszać. Nie mogę złapać ostrości takiej doskonałej, ale mam nadzieję, że będziecie widzieć. Widzicie, jak się niektóre ogonki zaczynają ruszać? Małe szczupaczki zaczynają żyć. Zobaczcie, tu już mamy w słoju w zasadzie czysty wylęk, nie? Czysty, właśnie, tu trzeba też o tym powiedzieć, że to jest czysty wylęk. Już bez otoczki. Nie ma otoczek, nie ma osłonek. Powiem szczerze, że to jest niezwykle profesjonalna robota, w sensie, że ja się osobiście nie spotkałem, żeby w słoju był aż tak czysty wylęk. Pomijając to, że ty wybierasz, rozumiem, tak? Codziennie. Tak, no odsysam czy osłonki, czy w sumie martwe ziarna, tak? Bo one się zlewarują. No jest. Tak. No nie ma cudów, żeby. Wiesz, no tu mamy około 2,5-3 litrów czystego wylęgu, tak? Jeżeli ikra, jak jeszcze była cała ikra, to tak jak mój paluch, taka była objętość, tak? No wiadomo, że osłonki jest większa objętość. Ja zaczynam zazwyczaj, nie leję nigdy więcej, tak jak byłeś, 2 litrów ikry nienapęczniałej. Ona jak napęcznienie ma około 6 litrów, czyli jest mniej więcej do tego uchwytu, tak? Maksymalnie, o tak, tym też mówiliśmy w poprzednich filmach. Tak. Więcej nie dawać, żeby potem inkubacja jest utrudniona. Bo cały słój ma 7 litrów plus tam opaska, załóżmy, że 8. No 6 litrów chcę mieć napęczniałe ikry. No to jeżeli ikry było gdzieś tyle, no bo wiadomym jest, że jakieś tam ubytki miałem, no to i tak była tam potem napęczniała rzędu 20% z całości, tak? Całości słoja, no to są, no, uważam, bardzo małe straty. Generalnie dopuszcza 50% to są dobre straty, a nie 25%. No, a naprawdę tej ikry przed kluciem było tyle było zarodków. Tak. No bo one zmniejszyły objętość, bo wiadomo, jak pękły, jak się wykluły, no to objętość spadła, tak?
Potem ikra pęcznieje w zasadzie. Znaczy, mieliśmy gdzieś tyle, tak? Bo nie napęczniała. 2 litry, gdzieś tak. Aha, nie? To od czego trzeba zacząć? No, że ona nie napęczniała. Ona dwukrotnie zwiększa swoją objętość, czyli z 2 zrobiło się nam 6. Dokładnie. Straty miałem gdzieś rzędu na tym słoju, tak jak mówię, no, z tych 6 zostało mi gdzieś tyle żywej ikry, gdzieś tam z litr straciłem, tak? No tu jest o tyle mniej, no bo jak mówię, po wykluciu objętość też wylęgu też się zmniejsza, nie? On się zwiększy, jego objętość znowu po tym jak będzie wisiał na cemencie i wtedy urośnie, będzie większy, tak? Tak, zaraz o tym powiemy. Dobra. A w tej chwili przystępujemy do... Musimy tą rybkę będziemy przenosić do koryta. Zlania tego słoja w tradycyjny sposób. Tak, delikatnie. Staramy się, żeby ta ryba potem już nie spadała, bo to już jest rybka. Tutaj już nie z wysokości, zobaczcie, tylko staramy się, żeby ona równo z wodą. Tu i tak są na pewno jeszcze osłoneczki, to tam nie ma takiej możliwości, żeby wszystko idealnie wylewarować, ale przed obsadą do koryt, o widzicie, na wierzchu są jeszcze osady resztki, też? To są osłonki. Osłonki? Tak, resztki osłonek jeszcze, tak? No bo ona jednak zaraz na początku można ją ładnie zlewarować, później naciąga troszeczkę też wodą i, no, i ma ciężar właściwy podobny jak wylęk, tak? No i sój mamy w tej chwili już pusty. No. Dolewam do miski do pełna. I zawartość słoi, całą rybę mamy teraz w misce. I teraz warto zauważyć, że to wszystko jest u góry i mogę to zlać. Po prostu wylać. Rybka jest na dole. Jest cięższa. Tak. I że wszystkie tak powiem, wszystkie odpady, czy tam jeszcze jakieś pozostałości, reszty martwych jaj, które nie były zapłodnione, a podczas inkubacji się ich nie pozbyłem. Liczek się podnosi. O. I dolewam tą samą wodą, która była w aparacie. Ta sama. Przypomnijmy dla tych, którzy nie oglądali wcześniejszych odcinków, że to jest cały czas ta sama woda z jeziora, tak, z którego były pozyskane tarlaki, więc tutaj... No nie mam obiegu zamkniętego, akurat szczupaka robimy na właśnie na biegu otwartym i praktycznie no jest ciągle w tym samym środowisku, nic się nie zmienia. Te same warunki ma. No jedynie go troszeczkę, ale no bardzo go chronię, tak, tą ikrę. Falowanie nie wchodzi w grę, no muł to tylko ten, który gdzieś tam z wodą przypłynie, ale to na bieżąco ciągle zlewamy. No i za jakąś chwilę będzie czyściutki wylęk na dole. U góry te będą osłonki i przed obsadzeniem do koryt, bo będę to, muszę go zmierzyć, czy inaczej zmierzyć, muszę go zliczyć, żebym wiedział ile go w danym dokładnie korycie mam. Będziemy liczyć? Będziemy liczyć. Elegancko, pokażemy jak się liczy. Będziemy liczyć. Wylęk. Ktoś powie, że tutaj przeliczenie kilkudziesięciu tysięcy sztuk stanowi znaczną część dnia. A pokażemy wam ideologiczny sposób, jakby można to powiedzieć, liczenia. Dobra. Liczenia dobra. Ryby. Fajnie, Sebastian, cieszę się. Teraz idziemy. Niesiemy do koryta, tak? Tak. No będziemy właśnie liczyć rybę i od jeszcze raz, ostatni raz przepłuczemy. Zapraszamy was do kolejnych przygód z naszymi szczupakami. Okej. Okay. A, już masz przygotowaną miarkę, no, okej, okay, dobra. Wiemy, tylko że muszę potem za każdym razem będę do wody wracał. Także pozwól, że na minutkę, nawet nie na pół minutki cię zostawiam. Dobrze. Zobaczcie, tu są koryta, w których już jest szczupak z różnym substratem. Tu jest bardzo ciekawy substrat. Oj, nie wiem czy będzie widać, bo mi tu się mieni.
na ekranie. Ale to jest taka jakby szczotka, widzicie, która ma bardzo, bardzo dużo igiełek. Kurczę, nie wiem, czy to będzie widać. Pokażę wam ewentualnie w kamerze podwodnej, do których to igiełek małe szczupaczki, które jeszcze mają duży woreczek rzutkowy, przyklejają się. Zwróćcie uwagę, że one nie pływają. Tu będzie widać, że one się przyklejają do... Jak to pokazać? Przyklejają do podłoża. A tu mamy naturalny substrat w postaci igliwia. Też jest bardzo dobry oczywiście. Natomiast ma jedną wadę, jakby powiedzieć, że gorzej się oczyszcza taki pojemnik z ubytków z zanieczyszczeń wody. O, tutaj widzimy taką plamkę, widzicie? Tam, o tam. To nie jest ryba, to są... To jest różnego rodzaju osad, który na bieżąco trzeba oczyścić, żeby nie psuł warunków tutaj wody. Zobaczcie, ile tego jest. Jeszcze wam pokażemy. O, tu widać ładnie tą szczoteczkę. Wracam do Grzesia. Ok, mamy małe szczupaczki w misce. Widać, że już niektóre się poruszają. No, wszystkie chciały tam tańczyć. A teraz wam pokażemy, jak się przelicza. No, na początku tutaj na pewno z rybką płynie nam większość wody i osłonek. Musimy to znać. Będę biegał między miską a wodą. Woda mętna, nie? Reszta, pokażemy. Reszta osłonek, zaraz doleję. Okej. Okay. Rybka leży na dole. Więc tak, wszystko zależy od tego, musimy jakąś mieć wyjściową, tak? Ktoś kiedyś zadał sobie trud, być może studenci na IRSie, w sensie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim albo na Akademii w Szczecinie, i ktoś fizycznie bawił się w matematyka i liczono tą rybę. I podejrzewam, że jakąś tam małą ilość, 1000-2000 sztuk, i sprawdzono, przeliczono rybkę do objętości. Dokładnie. Tak to się robiono z ikrą. I teraz, zakładając, że od dużych samic mamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, dużą ikrę, od małych, od średnich średnią, od małych mniejszą, więc przeliczono, że w litrze ikry szczupaczej po napęcznieniu, czyli kiedy już osiągnie swoją wielkość, jest między 45 a 60 tysięcy ziaren ikry. Generalnie ja na Wojnowie robię zawsze tarła z ryby średniej, więc zakładam, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd, a przede wszystkim siebie, i potem móc to jakoś szacować przy odłowach. Więc szacuję, że ja mam 50 tysięcy ziaren ikry w litrze. I teraz wiemy, ile jest ziaren litry w ikrze. Ale tutaj mierzymy w tej chwili wylęt. Więc wylęgiem jest tak, jak mówię, po wykluciu zmniejsza swoją objętość, kiedy osłonki, kiedy się wykluje, osłonki nam spuszczają, zmniejsza swoją objętość o jakieś 20%.
jest go mniej o 20%. No to 20%, licząc 50 tysięcy, to jest około, no tak wszystko jest oczywiście szacunkowo, około 10 tysięcy. Więc zakładam, że w litrze mam 60 tysięcy wylęgu już czystego, bez osłonek i bez martwych jaj. Oczywiście nie wszystko się da zrobić idealnie, ale szacunkowo. Więc teraz, kiedy prawie wszystko wyczyściliśmy, czekamy, aż nam się wylęg osadzi. Mamy pół litra dokładnie w menzurce. Zlewam jeszcze to, co jest mi tutaj właśnie akurat niepotrzebne. W korycie mam już substrat. I zaczynam sobie od dopływu i delikatnie go rozlewam, żeby też nie było, żeby ryba nie miała potem za gęsto, żeby znalazła sobie miejsce właśnie do utwierdzenia się na narządzie tym właśnie gruczole, tym cementowym. Widzicie, jak opada. Generalnie szczupak taki wpuszczony nie będzie pływał, tak jakby się nam wydawało, tylko po prostu... Mówimy o wylęgu wyklutym. Tak, o wylęgu wyklutym, dokładnie. Uh-huh. Woreczek rzutkowy za tyle ciężki jeszcze. Ma duży, tak, stamtąd on pobiera sobie pokarm przez te pierwsze dni i on jest na tyle ciężki, że szczupaczki, tak jak widzicie, osiadają sobie na dnie lub też przyczepiają się między igliwie, między gałązki. On do 3 godzin powinien już w większości wisieć. No tak jak tutaj masz te z rana, to wszystkie są, też było tak gęsto na dole. Na dole są te słabsze osobniki, które się nie przykleiły i będą mieć już problem, bo przykleicie na cemencie, no może 4-5 razy, później już się nie przyklei. Także tutaj my nie widzimy, tu było 2,5 litra ikry, nie widać w ogóle tej, przepraszam, wylęgu, nie widać tego wylęgu. Jak on się podniesie, jak zacznie żerować, to będzie po prostu aż czarno. No widać tutaj na bocznych ściankach go mnóstwo. I nie wolno mu przeszkadzać, pukać, stukać. No chciałbym wam pokazać, tak lekko tutaj stuknąć, ale nie ma co, bo on się oderwie. I może się już nie przykleić. I może właśnie się już z powrotem nie przykleić. I teraz podwodną kamerą troszkę wam pokazaliśmy, ale generalnie bacznie zwracamy uwagę na to, żeby tego nie czynić, bo on się po prostu może potem nie przykleić. I teraz kolejne straty, no niestety w naturze, tak? Przyklejone gdzieś do trzcinek, do traw, duże falowanie, brzegi nieosłonięte, no i ta ryba nam znów odpada. Na dnie może nie być takich warunków tlenowych. No i kolejne straty, nie? No i spójrzmy, znów mamy, no tym razem mamy gdzieś 450 ml, tak? Mhm. No i sobie za każdym razem sobie notuję. Wiem, ile tego rybki małej, ile tej małej rybki będzie. Masz też obliczone, ile do tego akurat pojemnika tak. wsadzić, nie? Bo to jest oczywiście nie ważne, można, tak? No potem zrzuciłeś przedmiotów martwych, no zatka mi się dopływ, przykład daję, albo nie wiem, no jakaś burza, krótki brak napięcia. Jeżeli będzie za gęsto, to ta ryba nam się może w tak małej ilości wody przydusić, no bo rozpuszczalność tlenu w tak małym podkowałbym w zbiorniku, no też jest jakaś tam ograniczona. Tak. Dokładnie. Więc mam już przerobione, że maksymalnie mogę mieć tam około 150 tysięcy wylęgu i wiem, że bezpiecznie, że nie powinny być jakichś tam strat, napomijając jakieś sytuacje losowe, tak? Ale to się rzadko zdarza, no ale się zdarza też, dlatego też lepiej mieć mniej, bo tu można by było i 100 tysięcy włożyć do tego koryta. Natomiast, no właśnie, byłoby ryzyko inna rzecz, utraty. Zobacz, Sebastian,
jakie porównanie, tak? Ta ilość stworzeń inkubowała się w 7 litrach wody. Pojemnik był potrzebny tylko 7-litrowy. Tak. I nie było żadnego problemu. Dokładnie. W momencie wyklucia one są już w 200-litrowych pojemnikach i już mają, jeżeli byłaby większa przeżywalność, musiałbym je rozrzedzać, tak? Dokładnie. Także iluśkrotnie więcej wody potrzeba. Można się zablokować się dużą ilością wylęgu, jak ktoś ma taką właśnie, że jak powiem, no niedopracowaną technicznie albo tak małą podkowalnię jak ja, no bo to jest bardziej polowa ale spełnia swoje. I tu mamy akurat 550, czyli nam się te 50 ml poprzednie, że tak powiem, wyrównuje. No mamy w tej chwili półtora litra wylęgu. Jak się go delikatnie porozlewa, to nawet jeśli zalega, to nie ma za gęsto. No bo generalnie może być też tak, że możemy przydusić rybę, udusić rybę rybą. Rybą, no tak, no oczywiście. Możemy rybę zadusić rybą. Zobaczcie, już pierwsze się przeklejają. Najsilniejsze. Tutaj z rana widzimy, że już mnóstwo się przykleiło. I co, one do czasu resorpcji będą wisiały, czy krótko przed, czy do pełnej resorpcji, że woreczka? Generalnie one się czasami przemieszczają, ale wtedy się przemieszczają, jak coś im nie pasuje. No tak, tak. Światło, tak. Brak tlenu, wtedy właśnie można zauważyć, że grupują się, odpływają w miejsca, gdzie jest... Jeżeli ma dobrze, no to widzi, jak ten nietoperz. I po prostu czeka. Oczywiście codziennie, co najmniej 3 razy. No i tu mamy końcówkę, mamy 300, 300 ml. Wszystko do jednego? Tak, tak, tak. Mamy, to ja nawet nie mamy 2 litrów, tak, w całości. No tak. No, i 0,3 i ja sobie zapisuję 1,8 litra. Tak, mamy dobrą bitą stówę, nie? No to tu będą miały w porównaniu z poprzednimi pojemnikami najlepsze warunki, tak? No dobre warunki, bo tak po, no akurat widać, ten swój był trochę mniejszy, chociaż na salonach tu są. No widzicie, jak się rozprzestrzeniają. Wpuścimy, potem mam kamerę podwodną, żeby zobaczyć. No tutaj mamy z 5-7 tysięcy, tak, w takim. O, aż gęsto. Czasami się śmieję, jakby to wszystko było, każda sztuka miała po kilogramie, to do tira by to się nie zmieściło z basenami, nie? Już potem, tak, kolejna objętość musiała wyglądać w ten sposób. Cysterna wagonem. YouTuberzy się spytali, jak ty się wyrabiasz z tym 500+. Ja bym chciał, ja powiem szczerze, tak szczerze, nie, no nie chodzi. Słuchajcie, wystarczyłoby złotówka plus. Żarty muszą być. Ale złotówka plus. Nawet 50 groszy. 10 groszy. No, 10 groszy plus wystarczyłoby nawet. Chociaż powiem szczerze, i grosz plus to byłoby więcej. Tam, jak tam widzisz, im bardziej światło tak pada, to widzisz, jak to. Zobaczcie, co się dzieje. Chcę wam coś jeszcze pokazać. Jest światło. Nie wiem, czy widzicie, ale rozmnaża się plankton. I one zaraz jak wstaną, no to jest, to będą żerowały na naturalnym pokarmie. Rewelacja. Rewelacja, zobaczcie, ile jest planktonu. Ma fototaksję dodatnią, pcha się do światła, tak? Tak. O, tam niektóre już tam się porywają. No to przepływają i to jeszcze się podnoszą, to jeszcze nie jest to. Jeszcze ale... nie, muszą mieć całkowicie woreczek rzutkowy zasobowany. On się ustawia do planktonu. Ogonkiem przeładowuje magazynek, strzał. I znowu połyka i znowu. Normalnie przeładowuje magazynek i strzał, nie? No. Zobaczymy może, ale nie, w piątek tego nie będziemy chyba mogli nagrywać, nie? Zobaczymy. Będziemy mogli. Tak? Będziemy. Myślę, że już tak, na bank. No przecież mam dzisiaj środę, to za 2 dni będą pierwsze wstawały.
Natomiast specjalnie zostawię trochę, żebyśmy mogli zobaczyć je w żerujące. No bo te, które będziemy zarybiać, no to będą te same ryby, nie? Tak. A to jest woda jeziorowa, więc na taki plankton, jak się dobrze go zawiezie, dobrze się trafi miejsca nasłonecznione, to praktycznie będzie miał to samo, co ma w tym korycie, tylko w skali makro. Bo tu jest w skali takiej mikro, pseudolaboratoryjnej, nie? Natomiast trzeba po prostu widzieć, gdzie się go wpuszcza. My pływamy dzień wcześniej, nocą, ze szperaczami, naświetlam strefy przybrzeżne, szukam planktonu. O! No tylko tak. I wtedy przeżywalność jest taka, jaka powinna być. Nie wpuszczam, bo mi się tu podoba, bo tu jest ładnie. Tylko po prostu dzień wcześniej, jeśli chodzi o szczupaka, w ogóle głównie o wylęk, to szukam dzień wcześniej planktonu. Przy sandaczu szukamy dwa dni wcześniej wylęgu w Łodzi i tam wozimy na rybek letni sandacza. Także to nie, no trzeba zadbać o to, co się potem, co się zasieje, żeby potem pozbierać, nie? Czaicie temat? Tak to jest. Ale jaja, dlaczego ja tak mówię jaja? Piękna sprawa. Taka sytuacja. Taka sytuacja. W piątek jakoś zobaczymy, może akurat, tylko akurat o tej porze dnia, w tej chwili jest dobre światło i widać, jak on się grupuje, bo jak tak. Jest cały basen oświetlony, to plankton jest rozbity, tak? A kiedy jest przyciemniony i to, że światła pada naturalnego, to on się pcha. Tak się robi z sieją, z sielawą na sadzach jeziorowych, tak? Światłem się łowi wylęk. Tak, tak, tak. Czyli tak. Łowi go karmi. Plankton się... Przejdziemy jeszcze do pierwszego. Tam, gdzie wpuszczaliśmy. Zobaczcie, ile już szczupaczku wisi. Niewiele już na dnie. Niewiele już na dnie. Jest tego trochę. No ale zobaczcie, tego, co jest. Na ładnie. Na ściankach. I tutaj to całe grona, nie? Tutaj normalnie. Duszony. Aha. Nie wiem, czy będę widział. Aha. Widzicie to? Już się ładnie. Nie widzę, nie widzę. Nie, widzę, widzę. Tak, widzę. Już się ładnie pouczepiały. Jeden przy drugim. Pięknie. Pięknie, szczupaczki. Przepięknie. W naturze? Czy też gdybyśmy tego nie kontrolowali, taka ilość ikry by się kluła przez nawet do dwóch dni. Pierwsze już by się wykluły, a niektóre dopiero po dwóch dniach. Dokładnie. I te, które się pierwsze wyklują i będą w tym już, samym miejscu. I w tym samym miejscu, a szczupak jest w tym samym miejscu. Zwróćcie uwagę, jak rybacy zarybiają jeziora, szczupaka trzeba absolutnie rozprowadzić po całym jeziorze. Nie można go wpuszczać, jeżeli chodzi o wylęk. W innych miejscach, tak? Znaczy w tym samym miejscu trzeba go rozprowadzić. No to on się będzie zjadał nawzajem. I ten szczupak, który będzie jadł swoje siostry, jak ja to mówię, dzisiaj w szkołach, zapominają o tym, że jest to jego siostra, coś się rusza, atak. Nieważne. I naprawdę dwucentymetrowy szczupak już potrafi zjeść drugiego centymetrowego szczupaka. Tak. Podchowujemy nieraz szczupaka na korytach, na planktonie, nie na taki wylęk podchowany robimy, nie na granulatach i w momencie, kiedy przegapimy dany moment, to mając, bo są duże koryta, mamy 200 tysięcy ziaren, 200 tysięcy wylęgu, może być tak, że mamy po 2-3 dniach 100 tysięcy. Bo się po prostu przetną i pływają szczupaki dwuogonowe. Mają dwa ogony. Jeden swój, no tak, a jeden brata. No, są dwuogonowe szczupaki. Słuchajcie, to co? Czy my wszystko mówiliśmy dzisiaj? No chyba tak, prawie, a jeśli nie, to dopowiemy przy zarybieniu, chyba przyjedziesz. Chętnie. Jeszcze kolejny będzie odcinek dotyczący wpuszczania tych maluchów tutaj do jeziora. O czymś chciałem powiedzieć, ale już teraz nie wiem. Tu był wykrucie. To. Chyba wszystko. Słuchaj, to i tak potem wyjdzie, a ja będę miał jeszcze na pewno rybę nie wszystką podniesioną, bo to mieliśmy wylęk zwykły, tak? A on później do obsad jezior to jest wylęk żerujący, czyli ryba, która już zaczyna pływać i już żeruje. Także też trzeba robić to szybko, bo woreczka mu starcza na 3, może 4 dni w danych temperaturach wysokich. Jeżeli nie ma żarcia, to po prostu zdechnie z głodu. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć, bo kwestia związana z tym przyduszeniem. Możemy kontrolować i mieć wylęk pełnego słoja, jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że ten wylęk nie będzie mocny, że tak się wyrażę, tak? Tak, on będzie osłabiony po prostu przez to, on będzie pływał i tak dalej, będziemy się cieszyć, że mamy ten jeden rozmiar, ale trzeba to bardzo, bardzo rozważnie robić,
bo no możemy mieć potem większe straty z tytułu tego, że on będzie zdychał na tak, bo on, inaczej, pojemniku. Tak? My generalnie, ja czekam na 15-20% klucia naturalnego. Kiedy widzę, że tak jest, to się przygotowuję do tego i tam po tych 2-3 godzinach klujemy wszystko. To co, dziękujemy Wam serdecznie. Dziękujemy w zasadzie za to, że tyle nas zaczęło oglądać ludzi i się interesować jeszcze ichtiologią, rybactwem, biologią. No i jeszcze rozumiesz, jestem w ciężkim szoku, że ktokolwiek jeszcze rybaka chce prawdziwie oglądać, bo my jako rybacy jesteśmy, no mamy opinię jaką mamy w internecie, a nas nie znacie tak naprawdę. Zapraszam, w piątek może przyjedziesz na zarybienie, mamy zgłoszenie, zarybiamy wojnowo, wylęgiem żerującym. I wtedy pokażę Wam jeszcze parę rzeczy, których nie pokazywałem, bo nie wszystkim pokazuję. O, czyli będą kolejne tajemnice. No generalnie tyle tajemnice, co, no, co fachowa wiedza. Widzę, że warto pokazywać naszą robotę od podszewki. Dziękuję Wam. Jest w piątek, co prawda, sprzątanie brzegu Warty, ale zaraz po sprzątaniu z dziećmi przyjadę do Grzesia. Pozdrawiamy Was. No to do zobaczenia. Hej. Zobaczcie, jeszcze z wylęgarni weszliśmy tutaj do na podchowalnię. Oprócz tego, że gospodarstwo zarybia swoim wylęgiem, to jeszcze dokupiłeś, tak, tego karpia, tak? Tak, jutro zarybiamy wojnowo. O 9:00 praktycznie ta rybka przyjechała z gospodarstwa stawowego, zaprzyjaźnionego. Czy tu będzie widać? Mam nadzieję, że to będzie widać, bo ja nie widzę w obiektywie nic. Ile tu jest karpi? 250 kg, to jest rybka 130 gram. Rybka 130 gram. 250 kg. No my tam możemy do pół tony fakultatywnie zarybiać, ale ja tak ostrożnie. W sumie karpia, no bo to jest karp, nie? No, wpuszczam w sumie pod wędkarzy. Inna sprawa, że ten karp jeziorowy potem to on ma smak, to jest przepyszna ryba. Nie? Z jeziora karp. No, z jeziora jest, karp. Z wołowina. Z naturalnego jeszcze, pokarmu. Tak, to jest całkiem inna ryba. Poza tym miałeś chyba kiedyś doświadczenie. No, próbować. A to nie za karpia dostaliście z złotą ta, perłę? Ta perłę, no za rybę wędzoną. No, no, nie, no. Złota perła to jest nie, perła, czy perła? Perła na międzynarodowych targach. Perła poznańskich, no. W sumie w smakach regionów, tak. W ogóle za... Zdeklasowaliście tą rybą konkurencję, ale za... no powiedz, Nie. Ale to głównie chodzi o to, że ryba dzika, nie? Tak, że ryba dzika. No. I jaki będziesz miał przyrost tutaj? Słuchaj, no ja mam, na jedno jezioro mamy takie bardzo, bardzo żyzne, z takiego delikatnego kroczka, bo to jest to cały kroczek, tam 130 gram, no 250 to jest kroczek, ale tam akurat mam przyrosty do, z takiej ryby, z 80 gram nawet, kilo 500, kilo 800 na jesień, nie? Tam jest aż czerwono dochodki, nie? Na tamtym jeziorze. Puszczę im wodę, wiesz, żeby to jednak trochę... To bardzo duży przyrost. Bardzo duży przyrost, prawie jak na paszy. Ale z naturalnego rybacy stawowi wiedzą, że tak jest, jeżeli jest mocno żyzny staw, to czasami dopiero karmią w lipcu czy w sierpniu, jak już rozlipka zostaje zjedzona przez karpia i wydajności z naturalnego są no, najwyższe. No, warunek jest taki, że jest go nie za dużo, a naturalnego jest dużo pokarmu, tak? No właśnie. No. To też trzeba ostrożnie, bo karpie można zliczyć sobie jeziora. Jak się zarybia za dużo, to praktycznie zbuktuje wszystko, łącznie z ikrą ryb cennych, także to też trzeba być bardzo ostrożny. No i troszeczkę też za muli, prawda? Z drugiej strony też powiem Ci szczerze, nie zarybiam, nie lubię zarybiać dużym kroczkiem, bo ta ryba jest nauczona już paszy, a jak jest nauczona paszy, to taka mała bierze na wędki, a jak bierze na wędki, to no nie wędkarze wędkujący ją po prostu wyławiają, tak, bo wędkarz prawdziwy ją wypuści, a wyławiają i potem mamy tej ryby jest mniej. Natomiast taka rybka, która jeszcze za bardzo granulatu nie zna, w sensie śrutowanego zboża jest drobniejsza, to praktycznie zmuszona jest do tego, żeby buchtować i kopać i no się, też jest droższa. I szybciej dziczeje. I szybciej dziczeje. No. Pięknie. Pięknie. Widzicie, jak to wszystko wygląda tutaj. Pozdrawiamy jeszcze raz.